Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Witam serdecznie. Dzień dobry już chyba, tak? Dzień dobry. Jesteśmy tu już od godziny 12 w nocy. W tym roku troszeczkę szybciej zaczęliśmy, dlatego że zamówień jest więcej. I chcemy zdążyć ze wszystkimi pączkami dla wszystkich. Więc lepimy. Pączki z reguły właśnie smażymy. Jest teraz nowa metoda, gdzie można też piec w piekarniku beztłuszczowo, ale to nie jest ten smak. No to jaki jest ten smak? Co trzeba zrobić? Jak to wygląda od podstaw, kiedy idziesz, zakupujesz asortyment na wypieki? Najważniejsze to jest dobranie mąki, czyli tutaj najważniejszy typ mąki, czyli 450 lekka mąka, drożdże, mleko, masło to jest też podstawa, no i jajka, tak? To są te główne składniki, które używamy. I ważne jest później oczywiście wyrabianie tego ciasta, które to są też etapy tego robienia. Ty właśnie teraz wyrabiasz, tak? Nie, to jest już, tu jest już można powiedzieć trzeci etap, tu jest czwarty, tutaj jest piąty. Pierwszy etap robi tutaj kolega Marcin, czyli zarabia ciasto, czyli robi zaczyn tak zwany, drożdżowy. Drugi etap, czyli mamy tutaj, ciasto sobie już zaczynowe wyrasta. Trzeci etap to jest do góry, który tam widzimy, super nam już przerasta, czyli tak zwane przerobienie tego ciasta. I to jest właśnie już do tego momentu, gdzie tutaj porcjujemy. Oczywiście jeszcze sobie musi trochę podrosnąć. Tutaj jest już gotowy pączek z marmoladą wieloowocową. Stąd już sobie rośnie i trafia później do pieczenia. A jeszcze jest coś takiego tajemniczego, jak jakieś klapsy dawałeś zawsze co tak, roku. Podobno od tego, jak się da klapsa, to już nie tyje się. Zgadza się, bo to już wiadomo, to jest klaps, to właśnie następuje. W tym momencie, jak nam przerasta ciasto, to trzeba walnąć i to jest ten klaps. Rozumiem. Mówisz z marmoladą. Jakie są jeszcze farsze takie najbardziej znane? Najbardziej znane to jest oczywiście klasyczny, który był zawsze znany od podstaw, to jest oczywiście różany. W dzisiejszych czasach tyle, ile smaków, tyle mamy farszy, czyli czekoladowy, budyniowy, śmietana. Może być z każdego dżemu, który bardzo lubimy. Może to być Nutella, może być jakiś z nutą alkoholu. Więc smaków mamy przeogromny wybór. Z nutą alkoholu u Ciebie też znajdziemy? To może później. Twoje pączki uchodzą za jedne z najlepszych, a w czym tkwi tajemnica? Znaczy, nie wiem czy są najlepsze, ale na pewno są smaczne, dlatego że przepis jest jeszcze przedwojenny. Czyli tutaj stosujemy zasadę dużą ilość jajek i masła. To są dwa główne składniki, które lubi ciasto drożdżowe. W dzisiejszych przepisach, które można znaleźć w internecie, z reguły omijają masło i omijają ilość jajek. A jeśli chodzi o ilość tych pączków, ile dzisiaj tak tu wylepisz? Zamówionych mieliśmy 1700, ale już wiem i na pewno będziemy lepić jeszcze więcej, więc pewnie dobijemy do 2000. Jak to jest w liczbach z asortymentem, z produktami na to? Bardzo prosto, bo mąkę przeliczamy na około 100 kg. Mleko to jest akurat mniej, bo tutaj niewiele idzie, więc tam z reguły będzie około 20 litrów. Masło to, czyli podstawa, czyli będzie około 7 kilo. Jeżeli chodzi o jajka, to zahaczymy na pewno ponad 500 sztuk. Tu nam co chwilę telefon pika i wszyscy przysyłają SMS-y, co z moimi pączkami. Spokojnie, za chwilę właśnie się zacznie, bo pierwsze pączki już wyjechały, ale z reguły każdy wiadomo chce mieć do pierwszego śniadania w pracy, więc 6-7 rano wyjeżdża najwięcej pączków, które są już pakowane. Paweł, jak jest z tymi swoimi pączkami? To jest zupełnie inna metoda wypiekania, tak? Smażenia nawet. Smażenia tutaj, znaczy chodzi o to, że pączki swojskie, jeżeli tak to można nazwać, zawsze były robione na smalcu. To jest główny temat tej różnicy, bo ciasto ciastem jest drożdżowym, więc to jest ten, można powiedzieć, składnik, którym się smaży pączka, ale też można wrócić troszeczkę dalej historią. Kiedyś pączki na tłusty czwartek to nie były słodkie pączki, tak jak teraz jesteśmy przyzwyczajeni, czyli z tymi dżemami, różnymi rzeczami, farszami w środku. Kiedyś tylko wyłącznie były pączki, ciasto drożdżowe, ale w środku były ze skwarkami, z mięsem duszonym, czyli były bardziej takie trawne pączki. Jeszcze jeden przelicznik o kalorie zapytam. Jeden taki pączek? Nasze pączki są bezkaloryczne. Aha, czyli po waszych po prostu się chudnie. Fit. Tak, po naszych się chudnie oczywiście. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.